Zdrowia, szczególnie dla normalnych. Obłęd lewactwa amerykańskiego. No zawsze jest to napisane na końcu, ale teraz jest obłęd lewactwa amerykańskiego w wielu miejscach Ameryki. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No Vermont. Vermont no to jest stan północny. Tu jest Atlantyk, tu jest Kanada, to właśnie Vermont jest mniej więcej tu. Tu byłaby Kalifornia, tu jest Seattle. Dyrektor szkoły K do 12, czyli kindergarten do 12 klasy. No podziękowali mu, zwolnili człowieka. Tylko dlatego, że na Facebook był na tyle nieroztropny, że napisał, że on wierzy w to, że czarne życia znaczą, no ale nie zgadza się z tym, że te środki, które oni używają do osiągnięcia celu, nie bardzo mu się to podobają. No i, część również jest sfałszowana. No i Tiffany Riley była dyrektorką przez 15 lat, no już nie jest dyrektorką. Część ludzi, którzy skończyła szkołę, bardzo zawziętą kampanię zrobili, doprowadzili do tego, że ją wywalili. Napisali, że jej ignorancja, że jej uprzedzenia, że jej zła ocena całej tej sytuacji, no to nie przedstawia tych wartości, które powinny być w szkole, w Radzie, no i w całej tej dzielnicy, czy w tym miasteczku. Oczywiście czerwone świnie w kuratorium zgodziły się, no i napisali, kuratorium powiedziało, że społeczeństwo straciło wiarę w możliwości kierowniczki, czy tam dyrektorki. No i podziękowali jej, powiedzieli, że nie widzą jej, żeby ona była dyrektorką, żeby prowadziła tą szkołę już po takich zdaniach. No, czyli kasowanie innego zdania, tak? To jest jak w Chinach było, w Rosji, no po prostu reedukacja. Firma Mars, która produkuje, no znane słodycze są z tego, no ale robi takie torebki ryżu Uncle Ben tego ryżu, no i powiedzieli, że już nie będzie tych paczek ryżu, tak samo jak Quaker Oats. Już przestanie syrop klonowy, bo się nazywało Angemina, czyli ciotka Gemina. No i to taki właśnie był mieszanka słodka do naleśników z syropem klonowym. No bo w Ameryce, w Kanadzie szczególnie klon, jest taki słodki klon. Na wiosnę tam oni ściekają te soki, później to się odparowywuje, no i robi się taki cukier. Dosyć drogi, tam 2-3 razy droższy powiedzmy niż z trzciny cukrowej czy z buraków, no ale popularny, no część jest osładzana. No i krytycy właśnie tej nazwy, tego ryżu, Uncle Ben, czyli wujek Ben, powiedzieli, że na południu, no tam gdzie byli demokraci, bo południe trzeba pamiętać, że południe to byli demokraci, południowi to byli właściciele niewolników. Republikanie to byli na północy, to byli biznesmeni, to byli ludzie, którzy produkowali. Na północy nie było niewolników, bo było za zimno, tak? Także północ miała pieniądze, maszyny do powiedzmy do obrabiania bawełny i tak dalej, a południe było biedniejsze i miało niewolników, no bo tam na plantacjach potrzeba było setki, tysiące ludzi do robienia tego. Północ później zrobiła to, że zrobiła różne takie kombajny do zbierania tej bawełny, tak że południe już nie potrzebowało rąk. No i oni strasznie biedowali, jak
północ wymyśliła kombajny do zbierania bawełny, zniesiono niewolnictwo, no to nastąpiła straszna bida, bo kiedyś mieli Wiktor Opierunek, no a później to już nikt ich tam nie potrzebował. No i krytycy tego ryżu Uncle Ben, wujek Ben, no to mówią, że na południu to często biali mówili do czarnych chłopcze albo wujku, dlatego, żeby uniknąć mówienia panie, tak, sir czy mister. No i firma właśnie powiedziała, że rasizm to nie ma miejsca na naszym społeczeństwo, że jesteśmy z czarnymi społeczeństwami, no i że firmy walczą za sprawiedliwość społeczną, że systematyczne zmiany muszą być wśród ludzi indywidualnych. No jest to makabra, no bo to w sumie parę miesięcy temu zrobiłem też filmik na tym, jak masło Land of Lakes usunęło taki postać Indianki, która tam siedziała. No i ta postać była w sumie namalowana, narysowana przez amerykańskiego artystę i indiańskiego pochodzenia. Konferencja Południowo-Wschodnia Konferencja właśnie sportowa, no to też powiedziała, że w Mississippi już nie będą mieli tych rozgrywek, nie będzie mistrzostw, dlatego jeżeli ten flaga stanowa, ze flagi stanowej nie usuną tej konfederackiej, nie usuną konfederackiej flagi przez długi okres Uniwersytet w Mississippi, czyli stanowy Uniwersytet Mississippi na tych swoich miejscach nie pokazywał, przestali wywieszać flagę swojego własnego stanu, dlatego właśnie, że tam nie było, że tam była ta flaga Konfederacji. No, ta wojna cywilna, no to była jedna wielka tragedia, tak? To brat zabijał brata, sąsiad zabijał sąsiada, to były dwie różne strony, 500 tysięcy białych ludzi zginęło w tym czasie o wolności niewolników. Niewolników tam były jakieś tam bataliony czy jakieś szwadrony, czy mniejsze ilości, no ale niewolnicy ogólnie nie walczyli. Kongres, no bo to były Stany Zjednoczone, no i teoretycznie jedne Stany chciały się odłączyć, no to te Stany Północne przyszły i zaczęły napadać na południe. To tak jakby Polska chciała się odłączyć od Unii Europejskiej i by Niemcy przyszli, zaczęli rozstrzeliwać Polaków, tak? No to mniej więcej to tak wychodziło. No była ta kwestia tych niewolników, no ale to sprawa była, że bardzo często czarni też mieli niewolników, także, że wolni czarni mogli mieć niewolników, kupować i sprzedawać. To nie było tylko tak, że no bo jeżeli ktoś przyjechał z Afryki i nie był niewolnikiem, no to on nie był kupiony przez nikogo, no to on mógł kupować i traktować się jako biznes. To nikt o czymś takim nie mówi. Tak samo było w Europie, byli powiedzmy chłopi pańszczyźniani, też można było ich sprzedawać z wioską. No, do Ameryki też dużo przyjeżdżało białych z Europy, z Irlandii, z Anglii, no bo ludzie, żeby podpisywali kontrakt, że będą pracowali przez 5 czy 10 lat w Ameryce, po tym jak ktoś zapłaci przepływ przez ten statek przez Atlantyk. Jednym z pierwszych właścicieli niewolników w Ameryce, no to był właśnie Murzyn, który miał właśnie kontrakt na takiego, na służbę, czy służącego, który przypłynął z Anglii, ale na tyle był leniwy, że jednym z wyroków sądu było powiedziane to, że ten Murzyn ma prawo sprzedać tego leniwego białego, żeby odzyskać te pieniądze, które on zapłacił pod konto przepłynięcia przez statek, no bo on kupił jakiś tam kontrakt od kogoś. No i pozwolili sprzedać ten kontrakt do odpracowania na tego białego służącego. W Nowym Jorku tam grupa w ratuszu zrobiła
zrobiła petycję, żeby usunąć statuę czy rzeźbę Tomasza Jeffersona z ratusza. Także, że Tomasz Jefferson znany jest z tego, że powiedział, że wszyscy ludzie są jednakowi i krytycy mówią, że jednak to nie robił tego, co mówił, no bo kupował, sprzedawał czy wynajmował ludzi, no ale to już było później po tych wielu zamieszaniach. No i krytycy mówią, że on jednak myślał, że Murzyni to są podludzie. No ale to trudno powiedzieć, że był w stanie mieć sześcioro, no mówią, że ma już sześcioro dzieci ze swoimi kobietami, które niby zniewolił, tak? Także to wszystko nie ma sensu, jeżeli byłby takim wrogiem czarnych i by mówił, że biali i czarni nie mogą żyć obok siebie, no wygląda na to, że mówił jak mówił, tak? No i de Blasio ma się zastanowić, co z tym wszystkim zrobić. Uniwersytet na Florydzie powiedział, że już przestaną, tam są zawody sportowe, ten zespół futbolowy, no i cała ta grupa muzyczna, która ta orkiestra muzyczna, które tam gra, no to oni mają taki, wykrzykują w czasie gry, no i to się nazywa Gator Bait, czyli Gator to jest alligator, a bait no to jest przynęta. No i część czarnych doszła do wniosku, że ta przynęta dla aligatorów, no to były niemowlaki, że to było murzyńskie niemowlaki i że to jest bardzo rasistowski taki obraz, rasistowski obraz tego południa, no i czy prawdziwy, czy nieprawdziwy, no ale to jednak część ludzi sobie wyobraża, że te małe niemowlaki murzyńskie były używane jako przynęta dla aligatorów, no i nie będzie tej piosenki. No, skasowali, wyrzucili. Na YouTube obłęd lewactwa amerykańskiego, YouTube zlikwidował filmik taki Heritage Foundation, tam jest facet Walt Heyer. To jest jeden z pierwszych facetów, który w młodości sobie pomyślał, że jest kobietą, no i udawał kobietę przez ładnych kilkadziesiąt lat. Ja nie wiem, czy on sobie tam amputował, czy miał operację, czy nie. No ale później doszedł do zmysłów, no i żałuje, że te swoje życie zrobił, no i brał udział w takiej w spotkaniu zapobiegającym wykorzystaniu dzieci z seksualizacji. No i to było właśnie podkreślone w tym wideo, gdzie YouTube to usunął. Teraz walczą o to, żeby to wróciło. Facet powiedział, że to jest po prostu oszołomienie płciowe, że część młodych chłopców po prostu dostaje jakiegoś oszołomienia, no i że to jest sprawa kryminalna, żeby dawać im eksperymentalne hormony, czy tam robić jakieś operacje amputacji, powiedzmy, członków. No i powiedział, że ciągle zgadza się z tym, co powiedział. On po prostu żałuje swojej decyzji życia, którą zrobił jako jeden z pierwszych ludzi, którzy mieli tą euforię, którzy mieli to oszołomienie. W Portland, w Oregon. Oregon, no to jest tu od Pacyfiku na północy pod Kanadą. No to usunęli, zniszczyli statuę czy rzeźbę George'a Washingtona. George Washington, czyli ten założyciel Ameryki, który walczył z Anglikami o niezależność Ameryki od Londynu, no bo by płacili podatki, a nie mieli tam reprezentacji. No i wandale po prostu zniszczyli tą rzeźbę. Bandziory przyszli, pomalowali tam white fragility, czyli biała wątłość, biała słabość, można powiedzieć. Dopisali
przeklęci biali ludzie, no to też w ten, to pokazuje, co to jest. No i napisali też 1619, a 1619 to jest to, co Nowy Jork zaczął idiotyzm rozpisywać, że w zasadzie historia Ameryki to się zaczęło w 1619 roku, kiedy przypłynęli, czy przywieziono pierwszych niewolników. No i to też nie przywieźli do kolonii angielskich, no bo trzeba pamiętać, że Stany Zjednoczone to są 1776 rok, a 1619, no to Anglia. Anglia przysyłała ludzi, żeby tu pracowali, żeby coś wysyłali z powrotem. No i połowa ludzi, no to nie żyła nawet dwóch lat. Połowa tych osad, no po prostu umierała. Albo Indianie ich zabijali, albo jakieś sarsy i czy inne korony ich wybijały, no ale część tych nowych historyków mówi, że Ameryka się zaczęła w 1619 roku. Pospalali też amerykańską flagę, pisali też, żeby zabrać fundusze białym ludziom i tak dalej, i tak dalej. No to jest walka klas, jest autentyczna walka klas. W Nevadzie, w Omaha, w Nebrasce, człowiek musiał zamknąć swoją kawiarnię, restaurację, bo były protesty na zewnątrz. Protesty się zaczęły, kiedy syn właściciela no niby napisał coś na Facebooku. A jedyne, co on tam napisał, no to napisał, że wszyscy ci, którzy kradną, spalają, niszczą i tak dalej, no to policja powinna mieć prawo używania siły, łącznie ze strzelaniem ostrymi nabojami. I później również tam napisał, że ci, którzy niszczą, powiedzmy, czy krzywdzą masowo, że jest jakaś odpowiedzialność masowa białych ludzi, no to on skrytykował. Powiedział, że nie może być jakiejś masowej odpowiedzialności białych ludzi. No i ma rację, tak? Część protestujących to też powiedziała, że tam jednym z tych dań, no to było właśnie nazwane Robert E. Lee. Robert E. Lee, no to był jeden z tych generałów południa. No atakowali tych ludzi, atakowali klientów, atakowali pracowników i tak dalej, i tak dalej. No i to właśnie to jest kasowanie polityki, która się nie zgadza z socjalistami. W Indiana, na Uniwersytecie Uczelni Medycznej w Indiana, profesor został zmuszony do ciężkiego przepraszania. Dlaczego? No bo na egzaminie użył słowa coś takiego, że I can't breathe, tak? I can't breathe, czyli nie mogę oddychać. No i to było używane, to dwóch kryminalistów. Jeden w Nowym Jorku sprzedawał pojedyncze papierosy, no bo jest szmugiel. W Nowym Jorku facet murzyn ważył tam chyba 250 kilogramów, kupował papierosy w Virginii, tam za 3-4 dolary za paczkę, no i sprzedawał w Nowym Jorku, bo w Nowym Jorku same podatki na papierosy, no to jest około 6-7-8 dolarów, no to jemu się to opłacało. Opłacało mu się pojechać do Virginii, kupić paczki i sprzedawać po dolarze jedną sztukę, czyli miał 20 dolarów 17. No ale właściciele sklepów, przed którym on sprzedawał, narzekali, bo oni oficjalnie sprzedawali papierosy z tym podatkiem i akcyzą stanową, a on po prostu miał szmuglowane. I było to samo. Przyszła policja, mówią, chodź do więzienia, nawet nie do więzienia, chodzi o aresztu, będziesz wypuszczony za 2 godziny. On stawiał opór, oni założyli mu Nelsona, miał cukrzycę, miał jakieś serce, to i tamto. No i bandzior, czy tam kryminalista, czy przestępca, no bo robił przestępstwo, umarł. No i ten profesor właśnie napisał, jeżeli przychodzi pacjent i nie przyszedł na dializę, na znienacka jest blady, jest bardzo spocony, no i krzyczy, ja nie mogę oddychać, nie mogę oddychać, patrzysz się na monitor, co wtedy nie wyczujesz pulsu, robisz sztuczne oddychanie, no i co później robisz, tak? No i studenci
powiedzieli, że on nie może używać tego słowa, I can breathe, no i faceta wyrzucili. Tak, także to jest makabra. Kasowanie na wszystkie strony wszystkich, którym socjaliści się nie podobają. Po prostu wrogiem socjalistów jest każdy, kto ma inne zdanie. Tak, w demokracji powinna być dialog, dyskusja i tak dalej, a wrogiem jest inne zdanie. Zdrowia. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Nie subskrybujesz? To jest szałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach i do następnego, codziennego zdemonetyzowanego filmiku.